Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym przetestujemy sobie limitowaną kolekcję kosmetyków marki, która weszła do Lidla. A wiecie jakiej marki? Paeze! Kompletnie ich się tam nie spodziewałam. Bardzo Wam dziękuję za to, że to wypisaliście do mnie na Instagramie, mówiąc, że Paeze weszło do Lidla. Ja jakoś tak do Lidla często nie chodzę na zakupy, więc prawdopodobnie gdyby nie Wy, to nawet bym o tym nie wiedziała. Więc wczoraj urządziłam kurs po kilku Lidlach i udało mi się te kosmetyki dorwać. I ku mojemu zaskoczeniu one są w naprawdę niskich cenach, więc niezwykle ciekawię się, jak ten makijaż wyjdzie i jaka będzie jakość tych kosmetyków. Oczywiście to dzisiaj sprawdzimy, zostańcie ze mną. A odcinek zaczynamy od przetestowania palety cieni do powiek o nazwie Peachy. I tą paletę dorwałam dopiero w czwartym Lidlu. Na cztery Lidle, które odwiedziłam, dwa miały te kosmetyki, więc podejrzewam, że nie w każdym one są, ale właśnie w tych większych były one dostępne. Te palety były w dwóch wersjach kolorystycznych, na tą drugą nie trafiłam nigdzie, natomiast wcale nie jest mi przykro, ponieważ ta naprawdę mi się podoba. Mamy tutaj 8 cieni do powiek, które kosztowały 19,99, więc cena jest dość niska. I jak widzimy, mamy tutaj taką neutralną kompozycję. Jest jedna brzoskwinka, z czego naprawdę bardzo się cieszę. I za chwilę, mam nadzieję, wyczaruję jakiś fajny makijaż, ponieważ zobaczcie, no fryzura nawet wyszła mi taka wakacyjna. Jest dzisiaj przepiękna pogoda, mam wspaniały humor, więc mam nadzieję, że ta paleta mi będzie towarzyszyć. Wybaczcie, już miałam rozpoczynać pracę z cieniami, przejrzałam się i zorientowałam się, że mam niepomalowane brwi. I to nie bez przyczyny, ponieważ właśnie w tej kolekcji mamy między innymi pomadę. Pomada kosztowała 9,99, testerów nie było, więc po prostu wybrałam sobie odcień w wersji dark. Tutaj wygląda całkiem dobrze, wygląda na taki chłodny, czekoladowy brąz i zaraz zobaczymy, jak wypadnie na moich brwiach. Kolor jest super. Pigmentacja też. Nawet powiedziałabym, że ta pomada jest mocniejsza niż się spodziewałam. Dość szybko pracuje. No powiem Wam, że pierwsze wrażenie jest niezłe. Muszę sobie jeszcze to wyczesać. Trochę ją powyczesuję, żeby też nie była aż za intensywna. Kolor jest naprawdę niezły. Tutaj na brwi troszkę bardziej widzę delikatnie cieplejsze tony, ale jest naprawdę fajnie. O, i jeszcze kilka takich miejsc postaram się wypełnić. Wiecie co, teraz widzę taką właściwość tej pomady, że ona jest dosyć piankowa i szybko pracuje, jeżeli chodzi o taki ogólny zarys brwi i ogólne podkreślanie koloru. Natomiast zobaczcie, jeżeli chodzi już o podkreślanie takich bardziej precyzyjnych miejsc, doszkicowanie pojedynczych włosków, to zaczyna robić się troszkę trudniej, ponieważ w momencie, kiedy staram się tutaj je dorysować, to wręcz ta pomada troszeczkę się rozmywa, ginie i staje się w pewnych miejscach plamista, więc trzeba tutaj być ostrożnym. Do takiego szybkiego podkreślenia myślę, że może być nieźle. Zobaczymy jeszcze, jak to się utrzyma, ale właśnie jak chcę sobie tutaj bardziej precyzyjnie popracować, to trochę pojawiają się schody. Brwi dopracowane i była to droga przez mękę. Musiałam się naprawdę napracować, żeby ten efekt wyglądał tak jak w tej chwili. Ta pomada daje właśnie takie pierwsze wrażenie, że jest nieźle, natomiast czar bardzo szybko pryska w momencie, kiedy chcemy sobie po prostu coś dopracować. Dokładanie tej pomady, dorysowywanie włosków jest wręcz niemożliwe, ponieważ ona ma taką specyficzną konsystencję, jakby za rzadką, trochę woskową i po prostu taka bardziej precyzyjna praca nie jest tutaj możliwa. Dorysowywanie pojedynczych włosków tym bardziej. Dlatego też to, co możemy zrobić, to po prostu dorysowanie takich linii, jedna na drugą, żeby to jakkolwiek wyglądało. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego efektu, że to jest efekt takiej lekkości i brew właśnie w tych miejscach, w których starałam się dopracować pojedyncze włoski, szybko zaczyna wyglądać, wybaczcie, ale muszę to powiedzieć, brudno. Więc już w tej chwili widzę, że to po prostu jest taki produkt słabszej jakości. Podczyściłam sobie brwi korektorem, żeby możliwie jak najbardziej dopracować ten efekt, ale oj nie. Zdecydowanie to nie jest brew, w której ja się dobrze czuję. Kolejna sprawa, kiedy staram się pracować z tą brwią poprzez użycie szczoteczki, którą zawsze wyczesuję nadmiar produktu, to tutaj widzimy kolejny defekt tej pomady, jakim jest to, że ona po prostu się bardzo szybko odkleja od skóry. Kiedy my przeczesujemy brwią, pojawiają się kolejne plamki, kolejne dziurki. Zdecydowanie już w tej chwili jestem na nie, a my teraz przechodzimy do kolejnego produktu i mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej, czyli w zasadzie powracamy do palety cieni, o której już Wam mówiłam i mam dzisiaj ochotę na mat na górnej powiece, więc zaczniemy od tego waniliowego cienia.
O, tutaj też pierwsze wrażenie mam dobre. Zobaczymy, jak będzie za chwilę. Ale cień jest ładnie nasycony. Ma przepiękny odcień, ponieważ jest naprawdę jasny, ale jednak nie jest biały. I po prostu odświeża mi to spojrzenie. Ładnie się nałożył. Tutaj super. Tutaj poszło gładko, więc zobaczymy, czy równie dobrze będzie, kiedy sprawdzę kolejny odcień z palety, który chyba najbardziej mi się w niej podoba, czyli tą morelową brzoskwinię, ale piękna. W pierwszej chwili widzę to, że ten cień szybko i ładnie się cieniuje, naprawdę. Pigmentację w tej chwili oceniam na średnią, to nie jest taki najmocniejszy cień, ale pracuje ładnie. No zobaczcie, że tak powiem, wychmurkował się błyskawicznie. I teraz spróbuję go dopracować. I ta druga warstwa wzmacnia nam kolor, ponieważ no jednak pamiętajmy, że w palecie jest to kolor delikatny. Jasna pastela, więc tutaj też nie spodziewam się tego, że ten cień będzie nie wiadomo jak mocno, wiecie, wyrazisty, ale naprawdę ładnie pracuje. Tutaj super. Jeszcze sobie tutaj dopracowuję, ale właśnie to dopracowywanie tego kształtu z tym cieniem w przeciwieństwie do pomady jest przyjemnością. Morelowy cień jest już na powiece, bardzo mi się podoba, dobrze mi się z nim pracowało i teraz przechodzimy do wzmocnienia tego makijażu i sprawdzimy sobie ten czekoladowy brąz. Po tym brązie bardzo wyraźnie widzimy, że te cienie mają taką średnią pigmentację, jednak jak na tak ciemny odcień w palecie, to moglibyśmy spodziewać się tego, że on od razu będzie na powiece wyglądał bardzo intensywnie, a on jak widzimy jest cieniem dość delikatnym. Aczkolwiek znowu powtarza nam się tutaj zależność, że ten cień bardzo szybko i ładnie się blenduje. Zobaczcie, on naprawdę jest już tutaj ładnie roztarty. No i dobra, dołóżmy i zobaczymy, co nam się uda z niego wyciągnąć. Dopracowuję sobie ten cień i tak się mu przyglądam, żeby jak najwięcej z niego wyciągnąć właściwości. I tak, on się dobudowuje, jeżeli chodzi właśnie o to natężenie koloru, ta druga, trzecia warstwa wzmacnia go, nie można mu tutaj tego odmówić. Natomiast jeżeli chodzi o to blendowanie, to podzieliłabym ten cień w zasadzie na dwie części. Po pierwsze, jak go nakładam tutaj wstępnie, to jeżeli chodzi o takie blendowanie właśnie, słuchajcie, z tym beżem, to jest wszystko w porządku. Ale jeżeli chodzi już o takie dopracowywanie przejść pomiędzy tą brzoskwinią a nim, to troszkę mogłoby być lepiej. Jest w porządku, nie twierdzę, że ten cień pracuje źle, ale to też nie jest takie szałowe, w sensie tego, że ten cień po prostu mega łatwo pracuje i szybko, tylko też muszę tutaj troszeczkę się postarać, żeby on wyglądał jak najlepiej. Mam taką refleksję, że ten cień jest po prostu w porządku w bardzo ograniczonym rozumieniu. Zobaczcie, jak tyle w porządku, czyli jak tylko tak troszkę go nałożymy i dziękuję. Natomiast jak chcemy wyciągnąć z niego więcej, jak chcemy z nim trochę popracować, ładnie to oko wycieniować, no to znowu już pojawiają się schody. Właśnie takie suchości. Przejścia tutaj nie są takie super idealne. Nie czepiam się najbardziej na świecie, nie jest tragicznie, ale mogłoby być lepiej. Sprawdźmy kolejny mat, czyli tą szarość, którą nałożę na centralną część załamania powieki, jak również na granicę pomiędzy cieniem czekoladowym i beżowym. A tutaj pozytywne zaskoczenie, ponieważ mam wrażenie, że ta szarość jest mocniejsza niż poprzednie cienie, które sprawdzałam, ponieważ już zobaczcie, za jednym nałożeniem ona mi się tutaj naprawdę ładnie wpracowała. O, dołożę sobie jeszcze odrobinkę tutaj na to miejsce. I jeszcze odrobinkę tutaj, żeby to wszystko miało takie ładne przejścia. Ale szarość daje radę. Góra oka wycieniowana na ten moment jest ok, zobaczymy jeszcze jak to się utrzyma, a ja teraz przechodzę do zrobienia rzęs, cery i przechodzimy do kolejnych produktów. Wiecie co? Mała zmiana planów. Zróbmy razem jeszcze mały test maskary L'Oreal Volume Million Lashes Balm Noir. Jest ona w moich zbiorach, jakoś nie miałam jeszcze okazji, żeby się za nią zabrać, więc zaraz zobaczymy razem, co to jest za cudo.
No, pierwsza warstwa wygląda ładnie. Rzęsy są takie uniesione. To jest pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, że one są takie mocno podkręcone. I oczywiście klasycznie zrobię sobie jedno oko i zobaczymy porównanie. No wow, moje rzęsy są bardzo, bardzo mocno podkręcone, wręcz jakbym była po liftingu rzęs. Są też istotnie wydłużone. Efektu pogrubienia ten tusz nie dał tak w pierwszej kolejności, ale nie powiem, podoba mi się to. Cera zrobiona, więc przechodzimy teraz do kolejnej kategorii produktów, czyli do modelowania. I tutaj mamy trzy produkty, czyli bronzer, róż i rozświetlacz. Jak widzimy, one mają taki sam rozmiar, cenę również, ponieważ każdy z nich kosztuje 9,99. Róż powiedzmy, że ma w miarę standardowy rozmiar, natomiast jeżeli chodzi o bronzer i rozświetlacz, są to mniejsze niż standardowe produkty i tutaj to już jest kwestia indywidualna, czy komuś to odpowiada. Dla mnie nawet fajnie, że to są takie mini wersje i zaraz zobaczymy je w akcji. Zaczynamy od bronzera. Taka mała ciekawostka, kiedy mówiłam Wam o standardowych rozmiarach, to opierałam się na swoich wrażeniach wzrokowych, wizualnych, patrząc po prostu na to, jak one wyglądają. I teraz przed kolejnym ujęciem postanowiłam sobie sprawdzić zasadniczo te gramatury i, co dziwne, nie znalazłam nigdzie takiej informacji. Ani na pudełeczku, ani na opakowaniu, a na przykład, jeżeli chodzi o cienie do powiek, to tutaj mamy informację, że ich gramatura to jest 12 gramów, więc ciekawe, no ale nic, sprawdźmy bronzer. Przeczytam Wam jeszcze, co mówi o tym bronzerze producent. Brązujący puder prasowany, odpowiedni do każdego rodzaju cery. Idealny do imitowania lub podkreślania opalenizny. Produkt doskonały do modelowania kształtu twarzy, optycznie wyszczupla i nadaje twarzy efekt trójwymiarowości. No nałóżmy, zobaczmy, cóż to z tego będzie. O, ładny. No, od razu to widzę, że on się naprawdę doskonale nakłada. Bardzo miękko. Rzeczywiście ten ton nie wpada w takie zbyt chłodne ani zbyt ciepłe tony. Czy może być uniwersalny? No myślę, że tak. Tutaj żartobliwie zadałam to pytanie, ale on naprawdę ładnie wygląda. Super. No bronzer jest przepiękny i na ten moment to jest najfajniejszy produkt z dzisiejszego odcinka. Bardzo mi się podoba. Teraz przechodzimy do różu. Na opakowaniu nie ma nic odkrywczego, poza tym, że ma on nadawać efekt młodzieńczego wyglądu i świeżości. Jeżeli zaś chodzi o moje wrażenia, to on wygląda cudnie. To jest taki różany odcień, lekko rozświetlający. Z chęcią go sprawdzę. No cudny. No, konturowanie nieźle wygląda. Bardzo podoba mi się ten odcień, podoba mi się to, że on jest taki lekko rozświetlający, rzeczywiście tak ożywia te policzki, sprawia, że ten makijaż nabrał takiej promienności. No cudny kolor. Przed nami rozświetlacz, zobaczcie, w opakowaniu prezentuje się on następująco i tu jest bardzo ciekawe, śmieszne i urocze opisanie go, ponieważ producent mówi o nim zjawiskowy rozświetlacz, lubię takie rzeczy czytać, w uniwersalnym szampańskim odcieniu. Dodaje skórze młodzieńczego blasku, niezwykle jedwabista i przyjemna w dotyku konsystencja, rozświetla skórę i modeluje rysy twarzy, idealne do stosowania również na dekolt i ramiona. Tego dzisiaj nie sprawdzę, ale zobaczymy go na mojej twarzy. Trzeci produkt, mówi się, że do 3 razy sztuka, ale ten też wygląda cudnie. No jaki piękny odcień, ani za jasny, ani za ciemny. Jest bardzo jasny, ale nie jest jednocześnie, wiecie, taki srebrzysto-biały, czego nie za bardzo lubię. Niezwykle podoba mi się to, jak on rozświetlił moje policzki. Dla mnie ten efekt jest totalnie wystarczający, ponieważ ja nie lubię, kiedy moje policzki są nadmiernie rozświetlone, więc przy tym pozostanę, ale bardzo mi się podoba. Kolejny produkt do sprawdzenia przed nami, jakim jest żel do brwi. On kosztował 8,99. Jak widzicie, tutaj wygląda to średnio, ponieważ ta naklejka była bardzo długa i naprawdę sporą część tej dolnej podstawy opakowania zaklejała, zakrywała. No więc już tutaj taki mały minusik, ponieważ nie wygląda to za dobrze. Pewnie będę musiała to odkleić i całe opakowanie będzie poklejone. Ale przejdźmy teraz do rzeczy, czyli przejdźmy do szczoteczki, która wygląda tak dość ciekawie, ponieważ wygląda po prostu jak biała szczotka tuszu do rzęs i zobaczymy, czy rzeczywiście utrzyma on moje włoski w ryzach. Ale ciekawie, on pachnie, tak zrobiłam to trochę odruchowo, nie spodziewałam się, że tutaj będzie jakiś zapach, a on pachnie tak owocowo-kwiatowo, bardzo przyjemnie. Nałóżmy go teraz na włoski.
Wydaje się, że dość fajnie je nabłyszcza. Ta szczotka nie nabiera tak za dużo tego żelu. To już czuję. Wydaje się, że może to być ciekawy produkt. Zobaczymy, jak on się utrwali. Wracamy na moment do palety i do dolnej powieki. Podoba mi się lekkość tego makijażu, nie chcę, żeby ten dół był nadmiernie ciężki, dlatego też najpierw użyję tej Morelli, która będzie moim jedynym matowym cieniem na dolnej powiece. Czego jeszcze Wam nie powiedziałam, to w palecie jest lusterko, które jest pomocne. O, ja sobie go teraz użyję do pomalowania dolnej powieki. No, ten cień to mi się naprawdę podoba. On też ma piękny ton, który po prostu cudnie tutaj na tej dolnej powiece wygląda. Super. Kiedy mam matowe oko, to lubię jedno miejsce sobie rozświetlić. Daje mi to efekt takiego roziskrzenia i odświeżenia tego makijażu, a miejscem tym jest dół dolnej powieki, czyli tak pod tą źrenicą, ona wtedy tak fajnie migocze, kiedy mrugamy. Polecam Wam taki trik i zobaczymy, czy ten efekt pozwoli mi utrzymać ten rozświetlający cień z palety. Powiem tak, odcień jest cudny. To jest taki, powiedziałabym, rose gold, ale bardziej w stronę pastelowego, rozświetlającego różu. Wygląda on naprawdę ładnie, odświeża to spojrzenie, ale też jest to taki dość delikatny cień. Nie jest to najmocniejsze natężenie, ale nie mówię tego w kontekście minusa, tylko po prostu informacji. Bo wygląda naprawdę ładnie. Przechodzimy teraz do ostatniego produktu, jakim jest balsam do ust. Kosztował on 7,99 zł, był dostępny w jednym kolorze, który, nie ukrywam, niezwykle mi się podoba, ponieważ jest to odcień takiego beżo-różu z lekkimi rozświetlającymi drobinkami. Sprawdźmy go teraz na moich ustach. Żeby wyglądał fajnie, to nałożyłam sobie odrobinę konturówki. O, jaki zapach! Taka guma balonowa, słodki, ale naprawdę przyjemny. Przepiękny. Widzę to już po prostu w pierwszej chwili. Ale cudowny odcień. Wow, no on daje efekt wow. Dosłownie spektakularny, przepiękny. Te drobiny układają się po prostu, no niesamowicie. Naprawdę, wyglądają tak rześko, tak świeżo, tak krystalicznie, dając efekt takiego lustrzanego odbicia. I ten kolor, no tak pięknie połączył się z tą konturówką, że jestem zachwycona. Kochani, makijaż skończony. Mamy w tej chwili godzinę 13:01. Ja oczywiście pochodzę w tym makijażu tak długo, jak to tylko będzie możliwe, ale na ten moment muszę Wam powiedzieć, że pomimo mniejszych lub większych trudności w robieniu tego makijażu, to końcowo naprawdę dobrze się w nim czuję. Przede wszystkim ta kolorystyka jest po prostu przepiękna. Taka, wiecie, dziewczęca, taka pasująca moim zdaniem do codziennych makijaży i sprawiająca, że ja po prostu czuję się w tym dobrze. Ale zobaczymy jeszcze, jak te kosmetyki się utrzymają i widzimy się już za moment, czyli na podsumowaniu po kilku godzinach noszenia. Kochani, jestem z powrotem. Mamy w tej chwili godzinę 21:08 i to jest najwyższy czas na podsumowanie tego makijażu po kilku godzinach noszenia. Zaczynamy od pomady. Nie można odmówić jej trwałości. Ona się utrzymała lepiej niż zakładałam, ponieważ ta rzadka, woskowa konsystencja nie wskazywała na to, że trwałość będzie tutaj dobra, a ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu pomada utrzymała się dobrze. Ale i tak nie jest to produkt, którego będę używała, ponieważ praca z nią nie należała do najłatwiejszych, nie należała do najprzyjemniejszych. Trzeba tutaj przyznać uczciwie, że można zrobić sobie z nią plamy, można stworzyć efekt takiej niezbyt estetycznie ładnie rzecz ujmującej, podkreślonej brwi, więc zdecydowanie to nie jest produkt, który daje mi efekt, na jakim mi zależy, który daje mi taką lekkość tej brwi. Brwi są za ciężkie przy użyciu tego produktu, więc ja już go używać nie będę. Kolejny produkt do omówienia to cienie do powiek, które utrzymały się naprawdę bardzo dobrze. Nie powchodziły mi w załamania, nie wypłowiały i ja cały czas czułam się naprawdę świeżo. Bardzo podoba mi się ten makijaż oka. On sprawił, że czuję się tak po prostu delikatnie, wiosennie, letnio nawet powiedzmy, ale jednocześnie ten makijaż jest taki zwiewny i podkreślający. Więc kolorystyka tej palety jest zdecydowanie udana. Trwałość też jest udana, ale jakość tej pracy to jest coś, co moim zdaniem mogłoby być po prostu lepsze. Te cienie
ogólnie mają taką właściwość, że jeżeli nie oczekujecie od nich zbyt wiele i po prostu chcecie zrobić kilka ruchów pod pędzlem, to one będą w porządku wyglądać, ponieważ te pierwsze nałożenia były naprawdę fajne. Ale jeżeli oczekujecie czegoś więcej, jeżeli chcecie więcej wyciągnąć z tych cieni, to pomimo tego, że może natężenie tego koloru udaje się trochę budować, to one są jednak istotnie suche i takie ładne budowanie mocniejszych przejść, większych kształtów jest po prostu utrudnione. Dlatego też te cienie w niektórych miejscach trochę plamiście się nałożyły, ale ogólnie podoba mi się ten makijaż. Biorąc pod uwagę fakt, że to jest paletka, która kosztuje niecałe 20 zł, mamy tutaj 8 cieni do powiek, w których naprawdę fajnie się czułam, to jeżeli nie macie nadmiernie wygórowanych oczekiwań względem cieni do powiek i szukacie po prostu czegoś takiego dziennego, to myślę, że to jest ciekawa propozycja. I przed nami kosmetyk, który dosyć przypadkowo wkradł się do dzisiejszego odcinka, ale jakże fajnie go podsumowuje, czyli tuż do rzęs, Volume Million Lashes Balm Noir. Jestem tak zadowolona z tego efektu, niezwykle podoba mi się ta lekkość na rzęsach, podkręcenie, wydłużenie, ale również to, że tuż się praktycznie nie poodbijał. Troszeczkę możemy dojrzeć takie plamki, ale słuchajcie, dzisiaj jest tak ciepły dzień, ja spędziłam naprawdę dużo czasu na świeżym powietrzu i zazwyczaj bywa tak, że te tusze często się odbijają pod moimi brwiami, zwłaszcza takie, które po prostu dają istotny efekt wydłużenia, więc naprawdę wyjątkowo podkreślam to, że jeżeli tusz mi się w taki dzień i w takich warunkach nie poodbijał pod moimi brwiami, to to jest rzecz godna pochwały, więc chwalę ten tusz, niesamowicie mi się on podoba i jeszcze biorąc pod uwagę to, że ja pierwszy raz go dzisiaj użyłam, to sądzę, że on się może naprawdę fajnie rozkręcić i cieszę się, że go dzisiaj przetestowałam. A teraz omówmy sobie bronzer, którym jestem również zachwycona. Utrzymał się on naprawdę znakomicie, pięknie mi się z nim pracowało. Jestem oczarowana tym kolorem, który wygląda tak naturalnie, tak łagodnie, tak pięknie modeluje tę twarz, że zdecydowanie to jest produkt, który gości w moich jakże pięknych i posprzątanych na nowo zbiorach. Będę go używać, będę do niego wracała i ta mniejsza forma podania mi aktualnie bardzo odpowiada, ponieważ wy oglądacie odcinek w poniedziałek, ale ja nagrywam go przed weekendem, zabieram go ze sobą i na pewno będę go używać z przyjemnością. Wiecie co? O różu również muszę powiedzieć w kontekście kosmetyku trwałego. On się bardzo dobrze utrzymał i tutaj jest to bezdyskusyjne. Czułam się w nim naprawdę rewelacyjnie, pięknie odświeżył mój makijaż, ale wiecie o czym ja jeszcze pomyślałam? Pomyślałam sobie o tym, że ten kolor jest moim zdaniem tak udany, że mógłby z powodzeniem sprawdzić się również w formie cienia do powiek. Sądzę, że sobie go tak potestuję, ale on też zostaje ze mną. Rozświetlacz, którym myślę, że Was nie zaskoczy, ponieważ on pięknie się nakładał, cudownie wyglądał, jak się dzisiaj przeglądałam i również dobrze się utrzymał. Jak widzicie, mamy tutaj taki wspólny mianownik tych kosmetyków PZ z kolekcji Lidlowej, że one naprawdę wyróżniły się dobrą trwałością. Jakością to już bywało różnie, natomiast jeżeli chodzi o tą trwałość, to tutaj kolejny kosmetyk, który omawiam, naprawdę dobrze się utrzymał, świetnie się w nim czułam i on też ze mną zostaje. A teraz podsumujmy sobie żel do brwi. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że on mi ładnie zastygnie i ładnie utrzyma mi te moje włoski w ryzach. I tutaj kolejny raz pozytywne zaskoczenie, ponieważ ten żel zastygł. Nie zastygł tak mocno, jak zastyga żel do brwi z Golden Rose, który uwielbiam i który naprawdę wręcz tak czuję w pozytywnym tego słowa znaczeniu na moich brwiach. Ten ładnie je utrzymał, jak je dotykam, to czuję, że tutaj jest na nich właśnie taka forma utrwalająca. One się naprawdę ładnie błyszczały, ale na minus muszę powiedzieć to, że ta szczotka moim zdaniem nie jest najlepszym aplikatorem, dlatego że ona nabiera tego żelu po prostu trochę za mało. A ja lubię sobie tak raz wyciągnąć, szybciutko podkreślić i dziękuję. A tutaj trzeba troszkę więcej czasu tym brwiom poświęcić, ale jednak za kilka złotych takie ładne utrwalenie jest fajnie. I na koniec podsumowania został nam błyszczyk. I celowo używam słowa błyszczyk, ponieważ moim zdaniem to nie jest balsam do ust, tylko to jest typowa forma błyszczyka, który bardzo mi się podoba. Naprawdę no kolor trafia w moje gusta w 100%. Miałam go dzisiaj ze sobą, poprawiałam go. Oczywiście, że to nie jest trwały błyszczyk, ponieważ to nie jest gęsty błyszczyk, to nie jest taka forma bardziej winylowa, tylko to jest coś takiego bardzo leciutkiego, świeżutkiego, ale mi to naprawdę bardzo odpowiadało. Ten kolor wygląda po prostu obłędnie i z pewnością zapoluję sobie jeszcze na te błyszczyki, ponieważ tak jak mówiłam Wam we wstępie, to jest kolekcja limitowana, ale skąd ja wiem, ile to będzie, czy będą dłużej, czy będą wprowadzane kolejne, pojęcia bladego nie mam, a te błyszczyki tak bardzo mi się spodobały, a raczej ten błyszczyk, że myślę o nich już w liczbie mnogiej i dokupię sobie kolejne.
Kochani, to już wszystko na dziś i muszę Wam powiedzieć, że ta kolekcja naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Udało mi się znaleźć perełki za grosze, takie kosmetyki, po które wrócę, dokupię sobie zapas, ponieważ tak bardzo mi się spodobały. Kilka z nich było takich dyskusyjnych i tutaj trzeba już sobie indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest coś dla mnie, czy też nie, ale koniec końców jestem zadowolona z tego odcinka, z tego makijażu, z tego podsumowania i z tej trwałości. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy Wy w swoich Lidlach widzieliście te kosmetyki, czy planujecie na nie polować, czy planujecie sobie coś zakupić, a jeżeli już macie, to koniecznie podzielcie się opinią. I jak zwykle bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to będzie mi równie miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Buziaki! Muah!